Co robiłaś do tej pory na wakacje, Zosia? Byłam w górach, na babiej. Później to tam siedziałam trochę z moim bratem w domu, a teraz to jestem na półkoloniach. Pierwszy raz. Bardzo mi się podoba. Co najbardziej ci się podobało do tego momentu na tej półkolonii, bo podobno tych zajęć mieliście bardzo dużo? Policja. Zatrzymała cię? Nie. No to całe szczęście. A co robiliście na policji? Chodziliśmy po niej, uczyliśmy się, byliśmy też w takim, w więzieniu jakby. Patrzyliśmy, jak, co tam się dzieje, jak szukają tych osób, które coś złego zrobili. Widzieliśmy też rzecz, co jest w takim radiowozie. Mogliśmy usiąść z przodu, zobaczyć. A jak na półkolonii w MOS-ie, powiedz, co takiego fajnego koleżanka zachwalała wizytę na policji, a ty? Najfajniejsze? Nie wiem, wszystko jest fajne. Najpierw coś takiego a la świetlica, później śniadanie, jakaś wycieczka, wracamy z niej, mamy obiad. Jak MOS, no to musi być też sporo zajęć na sportowo. No, byliśmy w Toyocie Park na ściance wspinaczkowej. Później pograliśmy w piłkę tam. Mogliśmy robić co chcemy aktywnie. Też dużo chodzimy, na większość wycieczek chodzimy pieszo. W tym tygodniu skupiliśmy się nie tylko na zajęciach sportowych i rekreacyjnych, ale także poświęciliśmy dużo czasu na edukację i na bezpieczeństwo podczas tych wakacji. Odwiedziliśmy Komendę Miejską Policji, gdzie mogliśmy zapoznać się z pracą policjantów. Byliśmy w Centrum Edukacyjnym Straży Pożarnej, gdzie dzieci mogły zobaczyć, jak pracuje policja. Oprócz tego posłuchać też dużo wykładów na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym. I myślę, że też bardzo fajną rzeczą była pierwsza pomoc. Zajęcia praktyczne, które myślę, że dla każdego są bardzo ważne. Dzieci mogły sobie przypomnieć, a także też zapoznać się z różnymi technikami, jeżeli chodzi o prewencję urazów i też pierwszą pomoc. Oprócz zajęć właśnie tych edukacyjnych, mamy zajęcia sportowe, czyli mieliśmy kręgle, jesteśmy teraz właśnie w odskoczni, ścianka spinaczkowa, więc nudy nie było, a jutro ostatni dzień i troszeczkę się wyciszymy, gdzie pójdziemy na seans filmowy i wspólnie podsumujemy ten wakacyjny czas. Ten turnus się kończy, ale to nie znaczy, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zamyka też i turnusy półkolonijne. Tak, teraz za tydzień mamy przerwę i od 21 zaczynamy kolejny, ostatni już turnus wakacyjnej przygody z MOS-em. No a co jeszcze przed tobą na wakacjach? Powiedz, jeszcze trochę czasu zostało. Nie myślisz chyba jeszcze o szkole? No nie, Szkoła jeszcze trochę, ale wakacje mi przemijają dobrze, ale nie wiem, co jeszcze przede mną. W domu będę się może bawić, może skontaktuję się z koleżanką. Oleka, jak u ciebie wyglądały wakacje do tej pory? Półkolonie i było trochę, u dziadków też byłem, nie wyjeżdżałem na razie jeszcze, ale wyjazd mamy zaplanowany na ostatni tydzień wakacji.